sytuacji. W związku z tym, jaka jest to recepta na normalność tego rynku? Ja myślę, że robią, że to nie jest tak, że nic nie możemy zrobić. W 100% zgadzam się z tym, co tutaj padło przed chwilą, że my mamy w Polsce prawo całkiem niezłe, tak? Oczywiście można je ulepszać, bo zawsze można je ulepszać. To, co można zrobić, to, co trzeba zrobić, to uszczelnianie tego prawa i zwalczanie patologii, które rzeczywiście są. I zarówno przedsiębiorcom, jak i wszystkim innym działaczom na rynku opakowań powinno na tym zależeć, tak? I te nowe propozycje, te nowe rozwiązania, owszem, one są w dużej części kontrowersyjne i nie zawsze dla przedsiębiorców korzystne, ale myślę, że wprowadzają pewne takie rozwiązania, które będą zmierzały do minimalizacji tych patologii typu rejestr, tak, przedsiębiorców i recyklerów. To jest w miarę proste rozwiązanie, wydaje mi się, że nie powodujące bardzo, jakby nie komplikuje całego systemu, a zdecydowanie pozwoli nadzorować ten rynek. Zresztą bardzo podobne regulacje wprowadzono w takiej części higieniczno-sanitarnej i to też bardzo dużo zmieniło i bardzo dużo jakby zyskaliśmy, tak, dzięki temu jako przemysł. Znaczy, myślę, że bardzo ważne są te rozwiązania od strony legislacyjnej, od strony odpowiedzialności przedsiębiorców, ale też z drugiej strony przedsiębiorcy, czy przedsiębiorcy, którzy są odpowiedzialni i dbają dobrze o swój biznes, wiedzą, że segregacja odpadów po prostu się opłaca, tak? To nie jest coś, co robimy wyłącznie dla idei, to jest po prostu opłacalne i to musi być opłacalne. To musi być również opłacalne dla przeciętnych konsumentów. Wiemy, że przede wszystkim problem z segregacją odpadów jest w dużych miastach, tak? W małych miejscowościach, tam gdzie są, nie wiem, wsie czy małe miasteczka, gdzie ludzie po prostu płacą za wywóz śmieci, ta zbiórka selektywna wygląda dużo lepiej, ten recykling wygląda zdecydowanie lepiej niż w dużych miastach, gdzie teoretycznie ludzie mają więcej możliwości i są lepiej wyedukowani. Także ja myślę, że po prostu ekonomia też powinna troszkę regulować i motywować do takich działań. Jeżeli można dodać chyba najważniejszą rzecz w tym wszystkim, bo oczywiście to wszystko, o czym tutaj mówimy, zmiana regulacji prawnych, uszczelnienie systemu, wyeliminowanie nie patologii, proszę Państwa, po prostu oszustów, którzy żerują na tym systemie i tak to trzeba nazywać. A można ich wskazać palcem? Myślę, że są osoby siedzące tutaj na sali, które mogłyby wskazać konkretne firmy, które... Myślę, że nie jest to naszą intencją. Ale to nie jest nasza rola i nie jest to naszą intencją. Tak jak tutaj prezes Szajryk powiedział, są odpowiednie służby, które mają się tym zająć. Nasza rola przedsiębiorstw, tutaj koleżanka z Coca-Coli powiedziała, że na segregacji odpadów opakowaniowych można zarobić. Oczywiście dzisiaj można zarobić, ale tylko i wyłącznie na strumieniu uporządkowanych, posegregowanych odpadów opakowaniowych w przedsiębiorstwach. Czyli tych wszystkich, które wiążą się z sieciami handlowymi, które wiążą się z produkcją, wykorzystaniem surowców. Proszę Państwa, dopłata do tworzywa sztucznego, tak jak prezes Szajryk tutaj powiedział, to jest dzisiaj 20-30 zł do tonu. Tyle dostaje recykler za wydanie dokumentu potwierdzającego recykl. Opłata produktowa jest na poziomie 3000 zł. Tyle powinien zapłacić Państwu przedsiębiorca, który nic nie zrobił. Natomiast koszt zbiórki selektywnej, butelek PET, innych tworzyw sztucznych, systemem dzwonowym, takich tych pojemników, które mamy rozstawione w całej Warszawie, licząc edukację mieszkańców, informacje o tym, że te pojemniki są, zakup tych kontenerów, opróżnianie tych kontenerów, później sortowanie tych odpadów na sortowni, bo to się nie nadaje do niczego, to co jest w kontenerach, przygotowanie do recyklingu, transport i sprzedaż do recyklingu, koszt jest około 2700 zł w zależności od regionu i od systemu. System workowy rzeczywiście na wsiach jest tańszy i jest bardziej efektywny. Dopóki to nie będzie się opłacało, to nic z tego nie będzie, ale opłacalność to jest jakby jedna rzecz. Można wprowadzać regulacje prawne, ale nie zapominajmy o rzeczy najważniejszej. Proszę Państwa, to my musimy segregować odpady, wszyscy. Tutaj każdy musi być odpowiedzialny, tak jak ma być odpowiedzialny biznes, tak ma być odpowiedzialny obywatel. Jeżeli stoją pojemniki na osiedlu, to nam się po prostu musi chcieć podejść i wrzucić posegregowane odpady. I to jest nieodłączny element tego, żeby sytuacja w kraju się poprawiała. Sytuacja w gospodarce odpadami. Rozumiem, że pan prezes powie edukacji. Ja chciałem na to za chwilę o edukacji, bo pani z Coca-Coli akurat ma to szczęście, że reprezentuje przedsiębiorcę bardzo świadomego. Przedsiębiorcę, który nie tylko w Polsce, ale generalnie w całej Europie zakładał organizację odzysku i ponosił zupełnie inne koszty. Jest akcjonariuszem. Jest akcjonariuszem Rekopolu. Proszę Państwa, wspomnieliśmy o tworzywach sztucznych. W 2002 roku Rekopol dopłacał dla przedsiębiorców, tych, którzy zbierają tworzywo sztuczne, w systemie gminnym do 1 tony zebranej 1200 zł. A dzisiaj, proszę Państwa, 20. Proszę mi powiedzieć, kto z tych zbieraczy będzie chciał zbierać tworzywo sztuczne. Pytanie, kto z przedsiębiorców będzie chciał zapłacić 1000 zł? To jest ważne pytanie. To jest równie ważne pytanie, ale przedsiębiorcy, założyciele Rekopolu i ci, którzy przystąpili do Rekopolu na przestrzeni tych wszystkich lat, płacili te pieniądze. Ja nie twierdzę, że oni mają płacić 1200 zł, tak? Ale na pewno nie 20. Muszą być mechanizmy jakieś finansowe. Na pewno nie 20. Pani powiedziała również, że na odpadach można zarobić. Jeżeli się prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami, można zarobić. A pewnie tak. Tylko jeżeli przedsiębiorca ma do wyboru, prowadzi tą gospodarkę, zbiera na terenie swoich zakładów, na terenie, nie wiem, sklepów, magazynów, w różny sposób zbiera odpady, segreguje, sprzedaje ten surowiec. Ale jeżeli ten sam przedsiębiorca do jednej organizacji odzysku ma zapłacić 100 zł za tonę, a do drugiej 20, no to wiadomo, jaki będzie rachunek. I nie będzie się interesował tym, jak działa ta organizacja, co ona robi, czy edukuje, czy prowadzi, czy zbiera i tak dalej, i tak dalej. Ostatni przykład, ponieważ pani powiedziała, co zrobić. W 2006 roku Portugalczycy poszli do 1 miliona gospodarstw domowych. Zapytali mieszkańców, czy segregujesz, dlaczego nie, albo nie mam miejsca, albo mi się nie chce, albo nic na ten temat nie wiem i tak dalej, i tak dalej. Zostały zdefiniowane 4 grupy. Jedna grupa, nie pamiętam, nie ma miejsca w domu. Druga, nic na ten temat nie wiem. Trzecia, załóżmy, bo mi się nie chce. Zostały przygotowane 4 kampanie reklamowe. Przez 2 kolejne lata, przez pół roku dla każdej z grup były emitowane te spoty reklamowe w telewizji ogólnokrajowej. Z 30, chyba niecałych 8% poziomu zbiórki selektywnej odpadów, po 2 latach, proszę Państwa, w Portugalii ten poziom wynosi ponad 80%. A wiecie Państwo, ile to kosztowało? 5 milionów euro. To są żadne pieniądze za uzyskanie, podwojenie praktycznie ilości odpadów segregowanych. W Polsce z 11 milionów ton śmieci przez zbiórkę selektywną pozyskuje się, niektóre dane mówią różnie, od 5 powiedzmy do 7%. To jest, proszę Państwa, nic. Część jest później jeszcze odzyskiwana ze składowisk, poddawana jeszcze tam w różny sposób, ale ten wynik, który my dzisiaj uzyskujemy, stawia nas niestety na szarym końcu praktycznie wszystkich krajów europejskich.